Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą wirusową przenoszoną przez kleszcze, mogącą prowadzić do kilku groźnych powikłań. Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą powodowaną dokładnie przez wirus KZM. Wirus ten atakuje komórki nerwowe w mózgu i otaczające go struktury. Najczęściej do zakażenia dochodzi poprzez ugryzienie przez kleszcza. Jednak jest także możliwe zachorowanie wskutek spożycia surowego, niepasteryzowanego mleka lub jego przetworów, pochodzących od krów i kóz zainfekowanych wirusem KZM. Kleszczowe zapalenie mózgu najczęściej ma dwufazowy przebieg. Pierwsza faza objawia się gorączką, bólem mięśni oraz innymi objawami przypominającymi grypę. Druga faza określana jest mianem neurologicznej, ponieważ dochodzi do zajęcia struktur w centralnym układzie nerwowym, najczęściej opon mózgowo-rdzeniowych, a w ciężejszych przypadkach mózgu oraz rdzenia kręgowego. Pojawia się gorączka, silny ból głowy oraz objawy związane z zajęciem powyższych struktur, sztywność karku, napady padaczkowe, porażenia, zaburzenia równowagi i świadomości. Wszyscy pacjenci w tej fazie wymagają pobytu w szpitalu. Szybkie usunięcie kleszcza nie zapewnia ochrony, ponieważ wirus KZM w odróżnieniu od bakterii wywołujących boleriozę znajduje się w ślinie kleszcza i od momentu pokucia potrzebuje niedużo czasu, aby wniknąć do organizmu człowieka. Co ciekawe, na wirusa nie działają antybiotyki i jak dotąd medycyna nie zna leku, który skutecznie może zniszczyć wirusa. Im starszy pacjent, tym poważniejszy jest przebieg zakażenia wirusem. Płeć również ma znaczenie, ponieważ KZM dwukrotnie częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jedynym sposobem zabezpieczenia siebie i swoich bliskich jest profilaktyka, a najlepszą jej formą pozostaje obecnie szczepienie, ponieważ leczenie kleszczowego zapalenia mózgu nie jest obecnie możliwe. Nie ma leków, które zwalczyłyby wirusa. Leczenie jest ograniczone do łagodzenia jego objawów, czyli uśmierzania bólu i obniżania gorączki.